Nadchodzący sezon teatralny będzie wielką niewiadomą, jednak Wrocławski Teatr Współczesny już we wrześniu rusza z premierami. Na początek Nagasaki, czyli spektakl o bezdomności. Nagasaki to historia dwojga bezdomnych ludzi, specjalisty od tajfunów i terrorystki bez dachu nad głową. Każdy z nich jest bezdomny w zupełnie inny sposób, jednak oboje uciekają od społeczeństwa. Spektakl porusza problem bezdomności rozumianej przez Japończyków przede wszystkim jako osamotnienie w relacji z innymi ludźmi. W zasadzie oni uważają, że to jest zadanie na całe życie, budowanie domów bezdomności. To przedstawienie opowiada o tym, że powinniśmy cały czas próbować się z kimś porozumieć, nawet jeżeli mieszkamy w jednym mieszkaniu i trudno nam to bardzo zrobić. Przedstawienie ma japoński rytm, co oznacza, że wszystko dzieje się z niezwykłą starannością i dokładnością. Inspirację krajem kwitnącej wiśni widać także w scenografii, kostiumach oraz słychać w muzyce. Ta powstała na podstawie dźwięków wydawanych z instrumentu prosto z Japonii, czyli Teishi Goto. I jest połączeniem maszyny do pisania i harfy. I dokładnie ma przyciski i klawisze maszyny do pisania. I ona skraca, tam są takie progi, które naciskają te klawisze i one skracają długość strun i dzięki temu wydają inny dźwięk. Ma, myślę, bardzo ciekawą orientalną barwę, która może też wprowadzić w trans. Po japońsku Nagasaki znaczy długi przylądek. Spektakl w reżyserii Pawła Kazmy oparty jest na książce Erika Feja. Będzie to wyprawa dwójki bohaterów, która zaczęła się od tego, że kobieta zamieszkała w szafie mężczyzny. Historia opowiedziana w tym przedstawieniu zdarzyła się w Japonii. To fakt gazetowy, który autor przeczytał i przeniósł do powieści. My przenieśliśmy go na scenę, więc Japonia jest taką bazą wyjściową. Ale to jest tylko baza, ponieważ nie próbujemy grać Japończyków, nie próbujemy opowiadać o Japonii. Opowiadamy o naszym poczuciu bezdomności, o tym jak co to znaczy w Polsce być bezdomnym, co to znaczy w Polsce być bezrobotnym. To przedstawienie jest, wydaje mi się, że trochę zaskakujące. Ma jakiś swój rytm, bardzo ostro łamany, kilkoma scenami. Myślę, że może to przedstawienie też zadać takie pytanie osobom, które przyjdą. Jakby, a w którym miejscu jestem ja? Wrocławski Teatr Współczesny wraca do grania po niemalże półrocznej przerwie. Straty spowodowane zamknięciem są na tyle duże, że sytuacja wciąż stoi pod znakiem zapytania. Nie wiadomo także, co z przyszłorocznym budżetem. Teraz teatr skupia się na odbudowaniu widowni i wystawieniu tych premier, które były planowane na maj i czerwiec, czyli m.in. Nagasaki. No jednak pandemia sprawiła, że istnieje obawa wśród widzów do przychodzenia do teatru. Pomijam już fakt, że szkoły, tak powiem, takie dyrektywy mają, że nie mogą organizować widowni, więc mam świadomość, że czeka nas długi, mozolny proces odbudowywania widowni. Nagasaki będzie można zobaczyć od soboty 5 września, kiedy to będzie prapremiera, do czwartku 10 września. Szczegóły znajdują się na stronie Wrocławskiego Teatru Współczesnego. Echo 24, Oliwia Stasiak.